Proszę Państwa, wybuch w sercu Ameryki. Urzędu do spraw cudzoziemców. Także dziś teraz patrzymy na tą ochronę granic jako na rząd mniejszych granic, a nie na jakby zarządzanie granicami. Radio Conchita, to FM Euro Conchita. Co my tu w Polsce mamy z Rzymu, ze starożytnego z Rzymu, konkretnie z wieku IV, 325 rok. Ile pogańskich praktyk, symboli, łącznie z krzyżem. Świat pseudochrześcijański już z nominalnego chrześcijaństwa przyjął, bo to nie był chrystianizm już. Za daleko od Jezusa było. Naleciałości pogańskie, no i te oficjalne rzymskie z 325 roku, Sobór w Nicei, Sobór Nicejski. Także i wypowiedź na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 71. sesji, gdzie prezydent mówił m.in. o potrzebie i o reakcji na łamanie ładu międzynarodowego, potrzebie dbania o rodzinę i środowisko. To tak najbardziej jakoś tam wybrzmiało. Rosuel, UFO, film dokumentalny. No to może nawet nie jest aż tak bardzo ciekawe. No teraz taka opinia ocena i polityczna, trochę i społeczna. UFO, Watykan, ciemna strona księżyca. Ryba, wykładowca z Katolickiej Uniwersytecie Lubelskiej, także w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej. Witamy serdecznie, panie profesorze. Witam serdecznie. Czy może, no i właśnie, jaka pana tutaj ocena, jeśli chodzi o wymiar polityczny tej wizyty, no i także i społecznego spotkania tam z ludźmi ważnymi, ale też i z Polonią. To jest bardzo też ważny tutaj fragment tej wizyty. No bardzo rzeczywiście rozległy program, bo mamy tutaj i Polonia, ale są środowiska biznesowe, są środowiska żydowskie, byli oczywiście przywódcy różnych państw. Było też przemówienie na ONZ, czyli były starania o członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa dla Polski, bardzo różnorodna rzeczywistość. Natomiast jeśli bierzemy pod uwagę samo przemówienie, mieliśmy deklarację, które były statuty, to oprócz pewnych jak gdyby jasnych stwierdzeń dotyczących tego ładu międzynarodowego, również położenia Polski, również samej Unii Europejskiej i relacje, które bardzo mocno było z tego wyglądania przyjmowanych chrześcijan, że prezydent mówił o tym religijnym dokumencie. Wiemy o tym, że religia chrześcijaństwa, chrześcijanie są prześladowani w sposób masowy, najróżniejszym szczęściem globu. I wydaje się, że Armin Kwadroga Wydaje się, że
A dwa słowa, panie profesorze, koncepcja solidarnego rozwoju, bo także takie padły tutaj wyrażenia, leży u podstaw polityki obecnych władz Polski i tutaj nadszedł czas na zawiązanie globalnej koalicji państw na rzecz solidarnego rozwoju społeczeństwa. To jest bardzo ciekawa myśl. No tak, no to pamiętajmy o tym, że proces globalizacji, który miał prowadzić do instytucji, do kobietów w świecie, do wyrównania ruchów i tak dalej. To tylko do takiej myśli prowadzić, że właśnie to niewyobrażalnej izolacji władzy, nie władzy nawet w poszczególnych państwach, nawet w przyszłych państwach, tak jak przypytane, przeznaczone, ale to nie jest tej kumulacji władzy, Oczywiście i te ich poglądy, myśli, wiara, wierzenia. Bardzo mnóstwo symboli, takich jak symbol Saturna, jest na budynkach Watykanu. UFO Watykan, ciemna strona księżyca, film dokumentalny, lekko. Jest taka książka, zanim wybuchnie Wezuwiusz, to tam w ogóle jest powiedziane, że bardzo dużo nazw bogów pogańskich, bóstw na budynkach, napisy, symbole pogańskie na budynkach Watykanu. Już nie mówiąc, że Watykan w ciemnych ulicach utrzymuje domy publiczne w Rzymie. No. Czytaj książkę, nawet nieduża, miła do czytania. Zanim wybuchnie Wezuwiusz, bo może ta książka spadkobiercy krzyżackich tradycji, to może nie bardzo, ale spotkałam babkę z wolontariatu tutaj na Saskiej przy Simply Market, czy może w Simply Market, że ta Jadwiga Grabowska i ta Litka, one tą Kryśkę, która jest w szpitalu, chciały na śmietnik wyrzucić. No to przecież kupa śmiechu. Państwo ma takie prawo, że wypowiada się właśnie na takim ogólnym zgromadzeniu ONZ, no przecież no, za każdym razem jest to prawda osoba, że tak powiem, inna. Kilka lat temu był Bronisław Komorowski, wcześniej jeszcze prezydent Kaczyński, więc to nie jest tak, że w kółko to samo się dzieje i to jest takie jakby obyczaj, prawda, nie tylko polityczny. To nie jest Polska się nie wierzy,
bardzo znaczące w tej kwestii. To znaczy, no, jeżeli dane państwo właśnie będzie podjęte decyzją migracyjną i zwróci się o pomoc, to w ciągu 5 dni taka dusza, to tak naprawdę szalenia. Ta wizyta jeszcze trwa, więc zapewne będzie okazja, żeby jeszcze się dowiedzieć więcej i cytatów pewnych zaczerpnąć więcej, bo na pewno warto tutaj popatrzeć, bo to jest też kreowanie polityki zagranicznej przez prezydenta, prawda, na oczach innych, chociażby takie zdanie, które myślę można je rozważać. Pamiętajmy, że pokój osiągany za cenę wolności innych rzadko bywa trwały, nigdy zaś nie jest sprawiedliwy. No niby to jest jasne, ale bardzo ważne, że to jest powiedziane wobec też innych przywódców. Oczywiście. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę, za tą krótką ocenę tejże wizyty, która jeszcze trwa. Prezydent Andrzeja Duda w Stanach Zjednoczonych. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękuję. Szczęść Boże. Przypomnę, naszym gościem był pan profesor Mieczysław Ryba. Dziękuję za rozmowę. Także mamy, proszę państwa, wszystko. Dziękujemy Rybie, dziękujemy, proszę państwa. Kiedy jeszcze czekamy i negocjujemy. Tak, rzeczywiście to musi być dokładnie rozpisane. Natomiast rozumienie to jest takie, że na początku oczywiście zawsze agencja, straż będzie prowadziła takie działanie analityczne, tak? Będzie oceniało ryzyko na danej odcinku granicy. Będzie kontaktowało się z agencjami. Dzisiaj to mówię o tej współpracy. Ta współpraca z rządem, z danym państwem członkowskim, z agencją odpowiedzialnymi w tym państwie za ochronę granicy. Państwo, teraz przenosimy się na podłożu takich spraw do rolniczych, także ochrony środowiska, bezpieczeństwa, żywności. Otóż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi do końca roku ma przedstawić ustawę powołującą jedną inspekcję bezpieczeństwa żywności, działającą dotychczas inspekcje zajmujące się bezpieczeństwem żywności, zostaną połączone w jedną państwową inspekcję bezpieczeństwa żywności. Nie tylko nazwa ogólnie, ale w szczególne sprawy nas prowadzi pan senator Zdzisław Sikorski, pan senacki komisarz spraw rolnictwa. Witamy serdecznie, panie senatorze. Teraz i zawsze. No właśnie, to nasze pytanie, co oznacza w ogóle sprawa zainteresowania bezpieczną żywnością? Czego dotyczy, jakich czytań w traktowie nowym? Nie momentu życia człowieka, a także bezpieczeństwa żywnościowego państwa. I żeby tak naprawdę jakby zarysowana bez pogłębionej konsultacji, bez zastanowienia, ale tak naprawdę ostatnie działania w Unii mówimy o żywności, proszę państwa, to nie taka prosta sprawa o żywnością. Teraz w czytach z Komisji Europejskiej,
zajmuje się właśnie tymi relokacjami, tak bardzo, jak właśnie o ochronie granic. I tutaj był pytanie, czy to przekłada się na przepisy i konkretne działania później. Znaczy mam nadzieję, że się przełoży i bardzo bym chciała, żeby ta dyskusja właśnie koncentrowała wokół Europejskiej Straży Granicznej Przybrzeżnej. Ona była pokazywana jako jedyne narzędzie przeciwdziałania kryzysowi migracyjnego, bo chciałam powiedzieć, że sam przewodniczący Komisji Europejskiej, Jean-Claude Juncker, powiedział, że on też widzi tą europejską straż w kwestii ochrony granic jako jeden z elementów. I powiedział właśnie, że wspólna polityka azylowa dotycząca uchodźców wymaga również złożonych i też wspólnych wysiłków na rzecz zabezpieczenia granic. Także na początku myślę, że już teraz po opracowaniu tej koncepcji tej straży powinniśmy wrócić do tematu, w jaki sposób przygotować europejską politykę azylową, politykę też integracji, czy to ci, którzy już są uwolnieni, że sami mieszkają tutaj, niż koncentrować się tylko na ochronie granic, bo takie stanowisko właśnie prezentuje minister spraw wewnętrznych i administracji. Mówiąc, że zamiast relokacji, oni tak w Polsce proponują uszczelnienie granic. Wskazuje też na to, że taki model z powodzeniem stosuje od kilku lat Australii. Tylko nie zapominajmy, oprócz tego, że możemy dyskutować, jakie warunki, czy prawa człowieka są przestrzegane w tych obozach, gdzie czekają osoby na wydanie decyzji w swojej sprawie, Na polskim rynku, w Unii
No właśnie, też tutaj ten pomysł, czyli centralizacja tych kilku, pięciu instytucji kontrolnych, jak Państwowa Inspekcja Sanitarna, Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Tak, ta żywność powinna być w sposób właściwy przygotowana i podawana po to, żeby obywatel w skrócie bezpiecznie kupujący żywność w Warszawie, w Toruniu, w Kościuszki, w Rzeszowie, że to ma i ma pewność, że ta żywność nie będzie właśnie czynnikiem alergicznym, chorobotniczym, nie będzie działana w układu odpornościowego organizmu, tylko będzie właściwie bezpieczna i dzięki temu również Ministerstwo Zdrowia jest zainteresowane tym, aby właśnie tak było, bo tutaj rozwiąże się bezpośrednio również z budżetem państwa i wydatkami na leczenie chorób nowotworowych, to udowodnione przez naukowców, że to ma jakiś związek. Wobec tego na Podkarpaciu też i w kraju naszym rozwija się mocno sieć gospodarstw, które zajmują się ekologią. Gdzie w wielu przypadkach spotykam się z takimi osobami, które korzystają z produkcji wyprodukowanych w gospodarstwach ekologicznych. Ta produkcja, chociaż jest droższa, znajduje na deszczu. Czyli dobry pomysł. Zrozumieją,
dla tego, aby te inspekcje były skoncentrowane, aby dogłębnie badały również produkty podawane na rynek polski, aby nie dochodziło do takiej sytuacji, że mimo otwartych granic Unii Europejskiej ktoś wyprodukuje coś niedobrego, na przykład w Portugalii, w przypadku takiego, że podaje kraje, jakichś krajów w Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że Portugalii są dobre, żeby nie trafiały na polskie niektóre rzeczy, są skażone, niepewne i niebezpieczne. Właśnie, tutaj akurat jest tak, że ten okres 2017 będzie takim specjalnym czasem vacatio legis, podczas którego powołany pełnomocnik powinien przeprowadzić całość zadań niezbędnych do wdrożenia nowych przepisów, które by zaczęły działać no niestety 1 stycznia 2018 roku, ale tutaj się rozumie, że tutaj pośpiech też jest skazany, bo to jest przekształcenie tych wszystkich innych instytucji, które mają działać, a potem mają się połączyć w jedno, więc to jest o tyle trudne, prawda, że oni muszą się, to wszystko się dzieje w czasie realnym. Tak, to będzie. Panie senatorze, czy dobra wiadomość dla naszego zdrowia, dla też eksportu polskiej żywności? Cieszymy się, że tego typu prace są już wdrażane. Ja tylko dopowiem jedno, że ja rozumiem zniecierpliwienie obywateli, bo widzimy ceny zboża, nie są najwyższe, ale mamy za to informację, że ceny wystawione dotknęły do góry, że sytuacja na rynku mleka się poprawiła, nie była sytuacja tak, jak to wygląda. Bo te działania są podejmowane przez ministerstwo, jak to jest to pozytywne. Teraz te problemy oczywiście mamy ze zbożem, ale musimy tego świadomość, że to jest działa chyba na 4-5 firmy produkujących marze zagraniczne. To jest wiadomo, że to bezpieczeństwo życiowe, bo myślę, że to jest swoje interesy, no kupują tańsze zboże do przetwórstwa. Ale myślę, że to jest również o tym, w jaki sposób poradzie, że są prowadzone rozmowy z wieloma instytucjami, reprezentantami, sieciami handlowymi właśnie po to, żeby ten wstyd na produkty wyprodukowane w Polsce i na zboże produkowane w Polsce był i żeby się zapatrywały w polskie zboże, polskie produkty, bo wtedy będzie łatwiej dla nas tutaj również na rynku wewnętrznym. Dziękuję za te informacje. Pan senator Krzysztof Kupa, proszę, pozdrawiamy serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże i dziękujemy za rozmowę. Za chwilę kolejny jeszcze tak. W ogóle niepotrzebne słowo impreza. Musi być nauka Słowa Bożego, treść.